Widmo wojny między Rosją a Ukrainą zatrzęsło rynkami. Czy inwestorzy faktycznie mają się czego obawiać? Które aktywa mogą ucierpieć najmocniej? O tym w rozmowie z Pawłem Majtkowskim, analitykiem firmy eToro. A w drugiej części programu o rynku magazynów i centrów logistycznych. Czy 2022 rok będzie dla tego biznesu tak samo udany jak 2021 rok? Jakie plany i cele ma firma 7R? O tym w rozmowie z Łukaszem Jachną, członkiem zarządu firmy 7R. Przemysław Tychmanowicz, serdecznie zapraszam. Moim gościem jest Paweł Majtkowski, analityk w firmie eToro. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie Pawle, w ostatnich dniach na rynkach finansowych działo się naprawdę bardzo dużo. Mieliśmy burzliwe dni. Widmo wojny między Rosją a Ukrainą doprowadziło do najpierw do mocnej przeceny, później doszło do wyraźnego odbicia. To były tylko chwilowe wstrząsy, czy poważniejszy sygnał ostrzegawczy dla inwestorów? Przede wszystkim musimy pamiętać, że te ryzyka związane z konfliktem na Ukrainie, one mają taki szerszy kontekst, bo rynki troszeczkę bardziej od tych zdarzeń geopolitycznych przyglądają się teraz temu, co zrobi Fed i sprawie podwyżek stóp procentowych. Więc mamy taki moment zdecydowanie podniesionej niepewności na rynku i w to jakby dodatkowo wchodzą te ryzyka geopolityczne. To jest tak, trochę, tutaj jest dużo spekulacji z tym związanych, bo jako ekonomista no nie jestem w stanie zbyt wiele powiedzieć o tym, co się będzie tam strategicznie działo. Ale tak jak przeglądam to, jak historycznie różne wojny wpływały na sytuację giełdową, czy generalnie te momenty większego napięcia, to rzeczywiście najgorsze są te momenty, kiedy to napięcie się rodzi. To znaczy można powiedzieć, że potem, kiedy konflikt już wybucha, oczywiście tutaj nie chciałbym być złym prorokiem, ale kiedy konflikt wybucha, to generalnie to ryzyko się realizuje i rynki już żyją w mniejszym poziomie niepewności. Oczywiście to jest też tak, że można powiedzieć, że teraz na rynku jeszcze już jakby poza sprawą Fed generalnie tych ryzyk jest dużo i można powiedzieć, że taka zwiększona niepewność to jest taka nowa normalność, którą mamy teraz na rynku kapitałowym. Więc nie da się tych dwóch rzeczy oderwać od siebie i one są ze sobą bezpośrednio powiązane. W ostatnich tygodniach to napięcie trwało i można powiedzieć, że rynki się do niego przyzwyczaiły, więc bardziej obserwowaliśmy pewien moment takiego oddechu w sytuacji, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o tym, że możliwe, że Rosja będzie wycofywała swoich żołnierzy, więc to dało pewien impuls wzrostowy na rynkach. No i można powiedzieć, że raczej właśnie tego rodzaju informacji będziemy czekać już na jakieś pewniki, które pozwolą rynkom kapitałowym w jakiś już sposób lepszy wycenić to ryzyko, które cały czas pozostaje bardzo nieokreślone. Czyli to wtorkowe odbicie, które widzieliśmy na rynkach, to wcale nie jest jeszcze koniec i to nie jest tak, że pożar został już ugaszony? No, tutaj niestety my jako ekonomiści musimy ustąpić politykom, którzy prowadzą tą rozgrywkę w tym momencie. Nie wiemy, co się zdarzy, więc nie wiemy też, jaki może być wpływ na rynki finansowe. Oczywiście jest tak, że w dłuższej perspektywie nawet gdyby doszło do drastycznej czy mocnej eskalacji, to wpływ na rynek kapitałowy globalny nie powinien być duży. Nie był taki wpływ, nie miało takiego wpływu zajęcie Krymu w roku 2014. Także takie poważne zdarzenia jak 9/11 i ataki na World Trade Center czy wojny w Zatoce Perskiej, one miały krótkoterminowy wpływ na rynek kapitałowy, powodowały ten risk off, czyli ucieczkę od ryzykownych aktywów, powodowały też to, że rosły ceny czy to złota, czy to papierów skarbowych, ale po pewnym czasie, zwykle krótszym niż dłuższym,
ta sytuacja się normowała. Oczywiście większe znaczenie tego, znaczy teraz mówię o takim spojrzeniu globalnym, oczywiście większe znaczenie, dużo większe znaczenie ma to dla naszych gospodarek, czy gospodarek krajów, które są bardziej zbliżone do miejsca, gdzie konflikt, gdzie następuje konflikt. Więc oczywiście widzimy bardzo duże wahania w Rosji na rynku kapitałowym. Tam można powiedzieć, że to, o czym my mówimy, o tych odbiciach czy spadkach, to jest zmultiplikowane, to znaczy te wzrosty są znacząco wyższe i spadki są znacząco wyższe. Ma to znaczenie dla Ukrainy, ma to znaczenie także dla Polski. No i kiedy widzieliśmy to odbicie na rynku kapitałowym, takie delikatne na świecie, no to WIG Ukraina, nasz indeks, który obejmuje ukraińskie spółki, wzrósł o 9%. Więc tutaj rzeczywiście ten wzrost był mocniejszy. Więc można powiedzieć tutaj, że w tej sytuacji ekonomista troszeczkę ustępuje politykom i jakby jesteśmy w stanie opisywać tą sytuację, którą mamy, którą zastajemy, ale też trzeba zdawać sobie sprawę, że wpływ na dłuższą metę tych takich sytuacji geopolitycznych nie jest tak bardzo istotny i można też powiedzieć, że rynki już się przyzwyczaiły do tych różnych napięć, które się pojawiają. Nerwowo było nie tylko na rynku akcji, ale także i na rynku walutowym. Złoty doświadczył ciężkich chwil w piątek wieczorem i w poniedziałek, szczególnie w pierwszej części notowań. Złoty będzie takim zakładnikiem geopolitycznych wydarzeń, czy może jednak do głosu będą dochodzić te fundamentalne kwestie, chociażby związane z podwyżkami stóp procentowych przez Rady Polityki Pieniężnej? No ja myślę, że jednak, tak jak na początku powiedziałem, rynki tak naprawdę patrzą na pierwszym planie na wszystko, co jest związane z podwyżkami stóp procentowych. W Stanach Zjednoczonych dotyczy to podwyżek tam, u nas, jeżeli chodzi o rynek walutowy, dotyczy to kwestii podwyżek stóp procentowych w Polsce i w tym kontekście musimy na to patrzeć. Gdyby doszło do eskalacji konfliktu na Ukrainie w jakiś sposób przekraczający wyobrażenia tego, co obserwujemy teraz, czyli na przykład doszłoby do jakiejś inwazji w pełnej skali, to na pewno dotknęłoby to złotego, ale znowu prawdopodobnie miałoby to charakter przejściowy. Oczywiście w dużo większym stopniu dotknęłoby to hrywny i rubla prawdopodobnie, a tutaj prawdopodobnie nawet bardziej z powodu ewentualnych sankcji, które potem by się pojawiły w stosunku do Rosji, nawet w większym stopniu tych sankcji niż samej inwazji, ale rzeczywiście ten rynek w krótkim terminie rzeczywiście odbija te zagrożenia polityczne, ale tak jak mówię, w dłuższej perspektywie będziemy wracać niejako do spraw fundamentalnych i tutaj kwestie związane z wysokością i różnicowaniem stóp procentowych będą kluczowe. Gdyby doszło do zaostrzenia sytuacji na Ukrainie, no to w pierwszej kolejności rzeczywiście zarówno rynek walutowy, a nawet w jeszcze większym stopniu rynek towarowy i cena ropy prawdopodobnie bardzo mocno wzrosłaby w takiej sytuacji. To skoro jesteśmy przy bankach centralnych, to chciałbym, żebyśmy się na chwilę zatrzymali przy tym temacie. Podwyżki stóp procentowych w Polsce są dalej nieuniknione? Tak, no sądzę, że mamy przed sobą kolejne podwyżki stóp procentowych. No Rada Polityki Pieniężnej przyzwyczaiła nas już teraz do podwyżek na każdym posiedzeniu. I sądzę, że chyba nie unikniemy kolejnej podwyżki w marcu. Zresztą jak taki jest mniej więcej konsensus na rynku. Widać to też na WIBOR-ze, który już właściwie skonsumował taką podwyżkę o 50 punktów bazowych, a nawet odrobinę wyższą. Więc można powiedzieć, że tradycją naszej Rady Polityki Pieniężnej są teraz takie podwyżki o 50 punktów bazowych. Więc ja sądzę, że najbardziej prawdopodobna jest właśnie taka podwyżka w marcu, bo chociaż inflacja okazała się być delikatnie niższa od przewidywań, no to dalej jest bardzo wysoka. Poziom jest nienotowany od lat i na pewno, a także no musimy pamiętać, że te podwyżki stóp są troszeczkę u nas opóźnione. Inne banki centralne, przede wszystkim czeski, rozpoczęły te podwyżki wcześniej
i prawdopodobnie był to lepszy scenariusz niż ten, z którym mamy do czynienia w Polsce. Więc można powiedzieć, że Rada Polityki Pieniężnej musi trochę gonić ten stracony czas, który wynikał z opóźnienia tych podwyżek, co najmniej o kilka miesięcy na jesieni w zeszłym roku. Wspomniał Pan też o inflacji. We wtorek mieliśmy odczyt, który faktycznie zaskoczył lekko pozytywnie, był nieco niższy niż oczekiwali eksperci. Nie przekroczyliśmy także dwucyfrowego poziomu. Ten dwucyfrowy poziom na dobre się oddalił, szczególnie mając na uwadze to, że weszły tarcze. Sądzę, że jest mała szansa chyba, żebyśmy mieli do czynienia z dwucyfrową inflacją. Rzeczywiście tarcze weszły w życie 1 lutego i prawdopodobnie uda im się troszeczkę spłaszczyć tą krzywą inflacji. Czyli można powiedzieć, że teraz nie będziemy mieli tego odczytu tak wysokiego, natomiast ta inflacja przesunie się w czasie i będzie z nami dłużej. Rzeczywiście ja uważałem, że jest duża szansa na to, że będziemy mieli tą dwucyfrową inflację w styczniu. Jeżeli udało nam się tą rafę minąć, to sądzę, że szansa na 10% inflację w najbliższych miesiącach staje się niższa. Ale tak jak mówię, dalej jest to bardzo wysoka inflacja, dalej jest to inflacja, która nie daje nam 100% pewności uniknięcia takiej spirali inflacyjno-płacowej, bo rzeczywiście te ceny bardzo mocno rosną. To wywołuje presję na wynagrodzenia, które też rosną bardzo szybko. I to jest ta spirala, z której trudno się później, z której wychodzi się po prostu bardzo długo. Więc to cały czas przed nami. A tak jak powiedziałem, skutkiem ubocznym obniżenia VAT-u i tarczy będzie to, że inflacja zostanie z nami dłużej i prawdopodobnie będziemy mieli silny impuls inflacyjny w momencie, kiedy te tarcze się będą kończyć. Więc pamiętajmy, że tu politycy będą pod dużą presją, żeby przedłużać te tarcze, ale na pewno taki moment, kiedy one zostaną wycofane, to będzie silniejszy impuls inflacyjny. On oczywiście prawdopodobnie będzie na troszeczkę innym poziomie niż teraz i na to politycy liczą, bo ten wzrost tej inflacji, powiedzmy o 0,5%, o pół punkta procentowego teraz, kiedy zbliżamy się do 10%, ma zupełnie inną wagę niż wtedy, kiedy na przykład inflacja będzie wynosiła 6%. Ja bym też tutaj wskazał, bo tutaj dużo moich kolegów dyskutuje na temat sensu, już od jakiegoś czasu prowadzimy tą dyskusję na temat sensu tych tarcz antyinflacyjnych. To jest bardzo ciekawa dyskusja też w ujęciu globalnym, bo ja mam tutaj okazję rozmawiać z moimi kolegami analitykami z innych rynków. Na większości tych rynków takich tarcz nie ma i przyznam się, że im się podoba to, co robi polski rząd. Szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej, tam, gdzie te tarcze byłyby szczególnie potrzebne z powodu wysokiej inflacji. Więc tutaj możemy na to patrzeć w bardzo różny sposób, ale trzeba powiedzieć, że w bardzo wielu krajach takich tarcz nie ma i obywatele i ekonomiści tam wręcz dopominają się od rządu, żeby działał. My mamy troszeczkę, można powiedzieć, nadaktywny rząd w tym zakresie, więc raczej jako ekonomiści narzekamy, że troszeczkę rząd działa zbyt silnie, ale zobaczymy też, jakie będą skutki makroekonomiczne tych tarcz, znaczy jakie będą na przykład skutki dla budżetu, no bo mamy sytuacje, w których bardzo wielu cudzoziemców przyjeżdża do Polski tankować, więc może się okazać, że część kosztów budżetowych, które są poniesione w związku z obniżeniem podatków na paliwa, no ich może się zwrócić na przykład z powodu zwiększonej sprzedaży paliwa właśnie z powodu tego, że bardzo wielu Niemców, Czechów czy Słowaków, czy Litwinów będzie kupowało to paliwo w Polsce.
Ciekawa sprawa. Jako ekonomista zamierzam te skutki bardzo mocno analizować i pewnie za parę miesięcy będziemy mogli się spotkać i porozmawiać o tym, mając znacznie więcej informacji na ten temat. Można powiedzieć, że jesteśmy umówieni. Taka refleksja mnie nasza po tym, co pan powiedział, że powiedzenie, że najtrudniej być prorokiem we własnym kraju, chyba wciąż jest cały czas aktualne. Tak, 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 to prawda. A szczególnie ciężko być prorokiem chyba w takim kraju jak Polska. To zdecydowanie. I to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy. Paweł Majtkowski, analityk w firmie eToro, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Bardzo dziękuję. Branża logistyczna przeżywa boom. Jakie szanse i zagrożenia są na 2022 rok? Moim państwa gościem jest pan Łukasz Jachna, członek zarządu firmy 7R. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Będziemy rozmawiać o logistyce, o magazynach, a wszystko dlatego, że na tym rynku dzieje się naprawdę bardzo dużo. 2021 rok to rok dynamicznych wzrostów tego rynku. Skąd one się biorą? Jak wy oceniacie właśnie ten miniony 2021 rok? Tak, dziękuję bardzo. W 2021 my jako deweloper powierzchni magazynowych oddaliśmy ponad 400 tysięcy metrów, co było ogromnym skokiem, ponad 150% wzrostu w poprzedni rok. To było głównie ze sprawy dynamicznego rozwoju 7R-a, ale również samego rynku. To, co pan zapytał, to jest połączenie kilku kwestii tak naprawdę w jednym czasie. Po pierwsze, sam rynek logistyczny mocno wspiera się na e-commerce, który przy okazji pandemii spowodował skokowy wzrost. Dodatkowo cała relokacja i zmiana łańcuchów dostaw też już w tym poprzednim roku mocno była zauważalna, jeżeli chodzi o zmianę podejścia do zapasów, zmianę podejścia do zarządzania stokami magazynowymi, ale głównie tak naprawdę dobrej perspektywy z Polski jako głównego rynku logistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, jak również fundamentów gospodarki, czyli stabilnego PKB, wzmocnionego transferami socjalnymi i wspieranymi przez wszelkiego rodzaju tarcze, spowodowało to, że ten rynek był mocno rozgrzany i będzie. Oczywiście cały czas uważam, że są to fundamentalne zmiany, niekoniecznie krótkoterminowe, tylko będzie to kontynuowane jeszcze w kolejnych latach. No właśnie, mówił pan, że rynek był mocno rozgrzany, ale też i będzie rozgrzany. To znaczy, że wy na 2022 i trochę dłuższą perspektywę nastawiacie się optymistycznie? Tak, już w 2022 zakładamy podwojenie dostarczonej powierzchni. Będzie to ponad milion metrów nowoczesnej powierzchni magazynowej na różnych rynkach, zarówno korowych, czyli głównych, jak i emerging markets, gdzie też widzimy, że są fundamenty do wzrostu. Patrzymy bardzo pozytywnie, ponieważ wsłuchujemy się w głosy najemców. Widzimy, jak ich biznes operacyjny wzrasta. Widzimy, jak wzrasta ilość obrotu dobrami pomiędzy poszczególnymi rynkami, zarówno na poziomie krajowym, jak i zagranicznym. Więc chcemy się na to przygotować. Cały strategiczny plan na 2022 zakłada tego typu wzrost, jak również kontynuację i utrzymanie pipeline'u w przyszłych latach na poziomie praktycznie 4 milionów metrów na różnym etapie rozwoju projektów inwestycyjnych. No właśnie, 2022 rok. Jakie wy konkretnie macie plany, jeżeli chodzi o rynek, o waszą działalność? Tak, no to na 22 zakładamy właśnie milion metrów. To będzie ponad 100% więcej niż w obecnym roku. Widzimy, że tak naprawdę połączenie trzech linii biznesowych, które świadczymy na rynku, czyli BTS-y, Build to Suit, specjalistyczne magazyny dedykowane dla poszczególnych najemców, multilety, tak zwane big boxy, czyli parki logistyczne zlokalizowane przy głównych arteriach komunikacyjnych w kraju, jak i również logistyka ostatniej mili, czyli 7R City Flex, jest to nasz autorski brand, na którym opieramy tą ostatnią milę, która jest kluczowa w kontekście szybkich dostaw, same day delivery, next day delivery, wszystkiego, co tak naprawdę jest dzisiaj mocno spowodowane wzrostem samego e-commerce'u. I każda z tych linii biznesowych się rozwija w skokowym tempie, głównie ze sprawą dobrej koniunktury najemców i samego popytu konsumpcyjnego na poziomie Polski. W kontekście waszych planów na 2022 rok pojawia się też wątek ekspansji zagranicznej. Mowa jest o rynku czeskim. Jakie kroki chcecie tam postawić? Tak, w zeszłym roku udało się nam otworzyć biuro w Czechach. Budujemy tam team tak naprawdę cały czas organicznie. Stawiamy na sprawdzone lokalizacje.
i planujemy w tym roku, zakupiliśmy już pierwsze działki, w tym roku planujemy wystartować, pod koniec roku planujemy wystartować z pierwszą budową, z dostarczeniem projektu na 2023. Liczymy, że jest to bardzo specyficzny rynek, bardzo pożądany przez część naszych najemców z Polski i jednocześnie trochę naturalna ekspansja firmy poza obszar kraju w kontekście dywersyfikacji, dostarczania tego samego customer service również na pozostałych rynkach. Czechy są bardzo specyficzne, wymagają ogromnej ilości pracy, jeżeli chodzi o pozwolenia, permittingi, pozwolenia na budowę, przygotowanie procesów, więc staramy się przygotować do tego odpowiednio. Jest to podzielone na kilka etapów. Pierwszy etap to są lokalizacje, które tak naprawdę kupujemy i odpalimy pod koniec tego roku. Kolejne to jest tak naprawdę rozwój 2023-2024 i zbudowania sobie docelowo około 15-20% przychodów firmy na rynkach zagranicznych. No właśnie, Czechy to jest na razie przerwa, czy planuje się także ekspansję na kolejne rynki zagraniczne? Mamy kilka krajów, które obecnie analizujemy na poziomie zarządu, sprawdzamy i szanse, i zagrożenia. Z drugiej strony chcemy zobaczyć, jak nasz model biznesowy będzie zaimplementowany na zagranicznym rynku, ewentualnie przygotować się do jakiegoś pivota i sprawdzenia kolejnych. Są pewne rynki, które mają oczywisty potencjał, jak Niemcy, jak nasz sąsiad, duży partner gospodarczy Polski. Też jest ogromna synergia w postaci najemców, którzy obsługują zarówno rynek polski, jak i niemiecki. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ta przyszłość to raczej 2023-2025, czy jeszcze 2022? Myślę, że końcówka 2022-2023 można się spodziewać nowych, ciekawych informacji. Wspomniał Pan wcześniej o różnych produktach, które oferujecie, które macie jakby w swoim portfolio. Jak natomiast zmieniły się oczekiwania klientów? Dużo Pan też mówił właśnie o e-commerce. Czego dzisiaj właściwie szukają właśnie klienci? Tak, dzisiaj przede wszystkim najemcy oczekują magazynów najwyższej jakości. Stawiają bardzo na rozwiązania proekologiczne. To jeszcze przed momentem, kiedy mieliśmy skokowy wzrost cen energii i utrzymania wszelakiego rodzaju nieruchomości. Jest to spowodowane głównie z implementacją strategii ESG czy carbon neutral dla wielu dużych graczy jak Allegro, Zalando czy Amazon, ale również mniejsi gracze krajowi jak Answer, czy Hulta Force jest jednym z naszych magazynów, z pierwszym autostorem w Polsce, widzą, że są to korzyści zarówno społeczne, jak i korzyści ekonomiczne. Stąd są wymagania związane z dużo lepszą energetycznością budynków, z dużo lepszym przystosowaniem ich do obecnych potrzeb, z przygotowaniem technologicznym pod instalację systemów automatyzacji, sortowania przesyłek, konfekcjonowania. To się świetnie wpisuje w naszą strategię, ponieważ my z założenia w naszym standardzie stawiamy na butikowe rozwiązania i na taką klasę A++, czyli nawet bez potrzeb najemców nasz bazowy produkt jest mocno premium w kontekście do obecnego stoku magazynowego, co automatycznie pozwala tą powierzchnię dostarczyć dużo szybciej, co też było ciekawym trendem w zeszłym roku i w poprzednich kwartałach, kiedy widzieliśmy, że część najemców była zaskoczona też tym wzrostem ich skali operacyjnej, więc ten lead time do dostarczenia gotowego produktu skrócił się z 15-12 miesięcy do nawet poniżej 10-9, co w przypadku wielu najemców było tak naprawdę kartą przetargową, żeby bardzo szybko odpalić swoją operację korową i skupić się na swoim core biznesie, jednocześnie powierzyć siedemerowi samą kwestię wynajmu powierzchni magazynowej. No dobrze, to wszystko bardzo ładnie brzmi, natomiast nie da się ukryć, że rynek też stawia pewne wymagania, z którym pewnie też musicie mierzyć i to są to też potencjalne zagrożenia. Mam na myśli chociażby rosnące ceny materiałów, o których się dużo przecież mówiło w ostatnich miesiącach, dostępność gruntów, czy nawet braki kadrowe. Czy wy odczuwacie i widzicie te potencjalne zagrożenia właśnie w tych obszarach? Tak, znaczy generalnie to jest ogólny trend światowy, nie tylko w kontekście materiałów budowlanych, ale wszystkich kategorii produktów, jeżeli chodzi o presję inflacyjną, przeciągnięty w czasie tak naprawdę popyt wyhamowany przez pandemię. Dla nas, my współpracujemy z bardzo sprawdzonymi, renomowanymi generalnymi wykonawcami, którzy starają się przewidywać pewne kwestie, jeżeli chodzi o dostępność tych materiałów. Dla nas kluczowa jest
kwestia dostarczania tych produktów, naszych produktów na czas, co jest większym paradoksalnie problemem niż ceny. Oczywiście ceny to jest coś, co powoduje większą presję na dochodowości, marży w wygenerowaniu biznesu. My na szczęście nie jesteśmy tutaj na chwilę, jesteśmy długoterminowo i wierzymy, że czasami być może powetowanie części marży jest konieczne, żeby zachować kontynuację biznesową, ale oczywiście na bieżąco sprawdzamy i weryfikujemy te kwestie. Jednak tak jak mówiłem wcześniej, kluczową kwestią jest dostępność materiałów na czas, szczególnie w tym kontekście dostarczania projektów dużo szybciej niż przyjęło się jeszcze w poprzednich latach. Jeżeli chodzi o dostępność gruntów inwestycyjnych, widzimy też presję cenową, szczególnie na te lokalizacje oczywiste i szybko dewelopowalne. My w tej kategorii tak naprawdę mamy strategię połączoną na dwa segmenty. Jeden segment, nie boimy się kupować lokalizacji typu brownfield, które wymagają troszeczkę więcej aktywnej pracy deweloperskiej, przygotowania czy rekultywacji tego terenu. Z jednej strony są to oczywiste korzyści dla otoczenia, ponieważ stare popegierowe czy PR-owe budynki są przystosowane, tak naprawdę zburzone i przystosowane do obecnych wymagań, co poprawia krajobraz, czasami tchnie dodatkowe życie w poszczególną tkankę miejską, ale z drugiej strony też posiada świetną lokalizację, co jest tak naprawdę wizytówką Siedemera, że te lokalizacje są kluczowe, ale na drugim biegunie jest próba szukania lokalizacji trochę mniej oczywistych, w których jeszcze ta tkanka stoku magazynowego nie jest tak duża, ponieważ po pierwsze możemy tam zaoferować bardzo ciekawe, i teraz przejdę bardzo płynnie do tematu rynku pracy i pracowników. To jest coś, co spotykają się, większość naszych najemców ma z tym ogromny problem. Sam workforce jest bardzo specyficzny, bardzo wymagający, jeżeli chodzi o obecną presję cenową i w naszej strategii otwieranie nowych hubów logistycznych w nieoczywistych lokalizacjach powinno to w jakiś sposób wyhamować czy załagodzić, jeżeli chodzi o te koszty pracy, ale z drugiej strony tak naprawdę kluczową kwestią jest bardzo bliski dialog i bieżąca relacja z najemcami, wsłuchanie się w ich potrzeby i sprawdzenie, jakie optymalizacje można zastosować, żeby ten bardzo realistyczny i sensowny komponent kosztowy w ich operacjach w jakiś sposób też wypłaszczyć. To tak zdaniem podsumowania, jak pan patrzy na rynek, tych szans jest więcej niż zagrożeń, czy jednak jest odwrotnie? Zdecydowanie więcej szans. Z jednej strony widzimy, że model biznesowy, który wypracowaliśmy przez ostatnie kilka lat, sprawdza się i chcemy z nim dalej podążać. Jednocześnie też jesteśmy otwarci i wsłuchujemy się w bieżące potrzeby rynku. Staramy się reagować bardzo szybko i elastycznie, jako prywatna firma jesteśmy w stanie reagować właściwie z dnia na dzień, podejmować decyzje strategiczne i analizować nowe lokalizacje, nowe projekty bardzo, bardzo szybko, overnight tak naprawdę. Oczywiście zagrożenia są, zagrożenia zawsze będą, to jest bardziej kwestia przygotowania się na nie, oszacowania pewnych ryzyk i znalezienia scenariuszy, które powinny je zmitygować. Myślę, że to jest dobre podsumowanie naszej rozmowy. Łukasz Jachna, członek zarządu firmy 7R, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. To był program Rzecz o Biznesie. Oczywiście zapraszam na kolejne wydanie. Czwartek, godzina 14. Przemysław Tychmanowicz. Do zobaczenia.